Witam serdecznie, 29 odcinek Domowej Orkiestry. Drugi dzień świąt, jesteśmy z Wami i jesteśmy z Wami premierowo. Dzisiaj muzycznie, uwaga, nastawcie się na niezwykłe wspomnienie. Dokładnie 20 lat temu, w 2000 roku, zorganizowaliśmy nasz koncert wielkanocny. Najpierw była seria koncertów bożonarodzeniowych, a później był jeden koncert wielkanocny, na którym grał zespół Amapondo z Afryki Południowej. Niezwykła przygoda, niezwykły pomysł na to, aby ten koncert się odbył w Teatrze Narodowym, czyli w Operze Narodowej. I dzisiaj ten koncert przed Wami, myślę, że nie ma lepszej okazji, abyśmy mogli zwrócić do wspomnień, do tego koncertu, a ci, którzy będą pierwszy raz słuchali, aby zobaczyli, jak można było pięknie organizować tego rodzaju sztuki. Ale przywita Was Ewelina Flinta, 2002 rok i cudownie nagrany utwór, cudownie zaśpiewany, także z orkiestrą symfoniczną, bo ta sama orkiestra Filharmonii Wrocławskiej dosłownie chwilę wcześniej wykonała Bolero Ravela. Jak to zrobiło? Moi drodzy, włosy nam wszystkim stanęły dęba. Jak można było pięknie zagrać muzykę poważną i to takiej z najwyższej, taką z najwyższej półki na ogromnej scenie przystanku Woodstock. Kiedyś Wam to puścimy, bo jest to warte, aby to obejrzeć, aby wysłuchać się w każdy dźwięk na festiwalu, co tu dużo gadać, rockowym. Ewelina Flinta, Nadzieja, i w ten sposób rozpoczynamy nasz kolejny program Domowej Orkiestry. Dziękuję, że jesteście razem z nami.
A dzisiaj w aktualnościach bardzo szybko, bardzo kolorowo od Piotra Kowalskiego otrzymaliśmy taki właśnie prezent. Dzisiaj o pisankach jeszcze będziemy mówili, poczekajcie na konkurs, ale te pisanki bardzo, bardzo swojskie, bardzo typowe dla Piotrka. Piotrek to jest ta osoba, którą może pamiętacie z najpiękniejszego festiwalu świata, przywozi ze sobą różne rzeczy, które happeningują to miejsce. Między innymi przywiózł przejście dla pieszych, czyli tak zwaną zebrę, bardzo znaną i przypominającą oczywiście się okładkiem płyty Abbey Road Beatlesów, czyli z ich studia nagraniowego. Rozkładał tą zebrę w różnych miejscach, a wy ustawialiście się tak jak czterech bohaterów zespołu The Beatles i na tym to wszystko polegało. Dzisiaj otrzymaliśmy takie właśnie dziwne, bardzo kolorowe jajka. Ja już oddaję jajka, ręka operatora to zabrała, a ja wam wszystkim przypominam, jesteśmy przez wszystkie dni świąt. Jutro mamy lany poniedziałek, więc spokojnie, ale jesteśmy z wami i cały czas premierowo, uwaga, przepiękne maile. Dominik, wiecie co mnie wkurza w domowej orkiestrze? Po każdym odcinku, koncertach, programie Poland Rock mam ogromną ochotę grać na gitarze, a że oglądanie kończę około 00:00, to już mi nie wolno. No daj innym spać, tym bardziej, że chociaż w sumie możemy się wyspać. Nie, daj innym spać, 00:00. Tylko w głowie, a nic, że tak powiem, na żywo. Barbara i Kaja. Wczoraj przyszła od was płyta Nocnego Kochanka z Poland Rock 2018, za co serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie grać do końca świata jeden dzień dłużej. Dzięki za świetną zabawę i przywracanie wiary w normalne jutro. Jeśli macie jeszcze kartki świąteczne, to bardzo bym prosiła o wysłanie jednej do mojej siostry i siostrzenicy, które w zeszłym roku pojechały ze mną pierwszy raz na najpiękniejszy festiwal świata i z miejsca się w tym miejscu zakochała. Ja wam przypominam, to już jest w naszym Siema Shopie. Piękne nasze koszulki. Zakładam je, wkładam je, kiedy czytam ważne wiadomości, bo uważam, że jest to bardzo ważne, aby żyć tym festiwalem, póki jeszcze możemy nim żyć. Piękny mail, duży bardzo, od Krzysztofa, który pisze: cześć czołem, kluski z rosołem. Już wam to pewnie mówiłem, ale dzięki, że jesteście, bo dzięki wam czas milej upływa. Pracy tu w Holandii mam mało, a od telewizji już bolą uszy. Dzisiaj oczywiście działam jako pokojowy patrol tu w Holandii. Pojawiają się już pierwsze zgłoszenia od osób, które potrzebują pomocy w zakupach. I to nie tylko Polacy, mam również dwóch starszych Holendrów, którzy raz w tygodniu proszą o pomoc w zakupach, czyli działamy międzynarodowo. I piękną opowieść dał tutaj Krzysztof o tym, że dostał telefon od osób, które, co tu dużo gadać, pusto w lodówce. Pobiegł do sklepu, zrobił zakupy, przywiózł i łzy wzruszenia i pisze na końcu: nawet się nie zastanawiałem, tylko pobiegłem do sklepu, żeby zrobić najpilniejsze zakupy. Po dostarczeniu pojawiły się oczywiście łzy wzruszenia i cała masa podziękowań. Mam nadzieję, że nie dojdzie do całkowitego załamania gospodarki i nie będzie dużo takich osób, że szybko wyjdziemy z epidemii i spotkamy się na najpiękniejszym festiwalu świata. Moi drodzy, pomagamy sobie, czyli o, tutaj mamy, pomagamy w OSPRG. Pomagamy w ospr.pl. Nawet teraz możecie napisać, zgłosić się, tak jak Krzysztof w Holandii. Działamy wszędzie i szukamy tych zgłoszeń. Te zgłoszenia śmigają, a my to załatwiamy od razu. Dzisiaj strażackiemu nie będę głowy zawracał, ale to właśnie tak funkcjonuje. Kiedy strażacki mówi telefonicznie, załatwiliśmy 100 takich spraw, konkretnie 100 takich spraw, zakupy dzisiaj zrobione, zakupy w aptece, odebrane leki zrobione, dostarczone, Krzysztof po prostu pobiegł do sklepu i to załatwił. Pomagamy w ospr.pl, zgłaszacie się, jeżeli tylko macie taką możliwość, możecie komuś pomóc, jesteście w pogotowiu, my to wszystko koordynujemy tak, żeby zadzwonić do kogoś, kto jest w tym miejscu, gdzie ktoś prosił o pomoc. Także jeżeli tylko macie ochotę, możecie to robić. Jan napisał: następnie chciałbym podziękować za płytę Łydki Grubasa. Właśnie dziś znalazłem ją w skrzynce. Wielkie dzięki. Będzie sam raz na wielkanocny obiad, więc podejrzewam, że właśnie zajadacie się Łydką Grubasa. Irenka napisała: siema Jurek oraz wspaniała ekipo domowej orkiestry. Oto trochę taka laurka, ale niech poleci. Jurek, dziękuję, że czytasz moje maile. To dosyć często. Lubię też słuchać tego, co do nas mówisz.
bo są to bardzo mądre i ważne słowa. Bardzo nam potrzeba mądrych ludzi, których usłyszy cała Polska, a nawet świat. Ty nas uczysz dostrzegania potrzeb drugiego człowieka, tolerancji, patriotyzmu, solidarności pojętej w zwykły ludzki sposób. Tak, trzymaj. Moi drodzy, bardzo, bardzo dziękuję, bo to są niezwykle miłe słowa. A powiem ci, Irena, i wy wszyscy. To robimy. Robimy to od wielu, wielu, wielu lat. Robimy to w naszym stylu. Myślę, że kiedy oglądaliście chociażby wczoraj Rupta Cokseta i obejrzycie dzisiaj kolejny odcinek i obejrzycie też odcinek jutro, to widzicie, jak to się też zmieniło. Ja też się zmieniłem, ale to wszystko ma ten sam sens od samego początku. Jestem rock and roll, jestem muza, jestem radość, że robimy coś razem. Przez te 30 lat, chociaż wróżono nam różnie, że jeżeli coś mu się udało, to na pewno pójdzie do polityki, albo na pewno ściemi, albo na pewno tego nie rozliczy, albo to tylko taka zadyma na krótko. Zobaczcie, 3 dekady minęły. Ile w tym czasie się zmieniło także u was? Zauważcie, jak Polska się zmieniła 3 dekady temu. Co było wtedy ważne? Zajrzyjcie do różnych wiadomości. Wygooglajcie Polskę sprzed 30 lat. Jakie wtedy istniały organizacje? O czym mówiono? Co było ważne? Co było mniej ważne? Jak funkcjonowaliśmy? Po 30 latach bardzo wiele z tych spraw przewróciło się do góry nogami, albo w ogóle przestały istnieć. A my jesteśmy. I nie jesteśmy wielkim, ogromnym budynkiem 30-piętrowym, gdzie funkcjonujemy jako organizacja, partia, czy stowarzyszenie ogromnego przedsiębiorstwa. Tutaj 50 osób u nas w fundacji pracuje, a także dzisiaj dajemy wam program, który jest programem premierowym. Chcemy z wami być, chcemy do was się uśmiechnąć mimo całej tej zawieruchy. A gdzieś ona ma też drugie dno. Jeżeli padnie gospodarka, to bardzo wiele osób znajdzie się bez pracy. To naprawdę będą nas czekały czasy bardzo, bardzo trudne. To ten nasz przekaz się nie zmienia, nie zmienia. My nie próbujemy wam mówić rzeczy, opowiadać wam o rzeczach, które tworzymy na chwilę przed mówieniem przed kamerą. Tacy jesteśmy od 30 lat. Rób to, co chcesz, także dzisiaj oglądajcie, bo to może być ważne. Czekamy na te foty i o czym będę mówił w czasie konkursu was wszystkich. A teraz uwaga, przybył, który przygotował dla nas też domówkę, piękną domówkę, grał na najpiękniejszym festiwalu świata. Poznaliśmy się w przejściu księgarni na dworcu centralnym. Facet szedł z gitarą. Tak się minęliśmy, spojrzeliśmy. Sobie myślę, facet z gitarą, broda, no to powinien być swojak. Ale tak mi minęło trochę nijako. Ale nie minęło może 4 minuty, 5 minut. Jak wrócił się do sklepu, mówi: rany Boga, przecież ja powinienem się ukłonić, dygnąć nóżką i powiedzieć, że bardzo lubię ten festiwal. No i tak się stało, że zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, zagrał na małej scenie, a dzisiaj przed wami domówka, czyli Wszystko odrośnie, przybył i najważniejsze wiadomości, które już są za nami. Raz, dwa, trzy i... Jeszcze wyrwiesz sam spod nogi kłody. Kiedyś ktoś dowcip lepszy o tym ułoży. Zaśmiejesz się, zakrzyczysz głośno. W tańcu odpłyniesz, bo tak wolno. Pytasz, czy żart, czy to jest żart? Poważnie myślę, że... Pytasz, czy żart, czy to jest żart? Poważnie myślisz? Wszystko dorośnie, zanim zdążysz nawet mrugnąć choć. Planeta już się złości mniej. Znów po staremu wywołasz rodem z Ameryki sen. Ubierzesz się i dobrze zjesz. Dla mi dzień jest jak marne kino. Nie Stanley Kubrick, nie kasyno. Mam jednak bliższe skojarzenie. Polot nad gniazdem, sami wiecie. Pytasz, czy żart, czy to jest żart? Poważnie myślisz? Pytasz, czy żart, czy to jest żart? Poważnie myślisz? Wszystko
rośnie, zanim zdążysz nawet mrugnąć choć. Planeta już się złości mniej. Znów po staremu wywołasz rodem z Ameryki sen. Ubierzesz się i dobrze zjesz. Wszystko dorośnie, zanim zdążysz nawet mrugnąć choć. Planeta już się złości mniej. Znów po staremu wywołasz rodę z Ameryki sen. Ubierzesz się i dobrze zjesz. Nikt tak naiwnie nie chce wierzyć w cud, gdy nam temperatura spadła. Piosenki morał musi zabić chłód, doradzić nam w tych dziwnych czasach. Bo wszystko dorośnie, zanim zdążysz nawet mrugnąć choć. Planeta już się złości mniej. Znów po staremu wywołasz rodę z Ameryki sen. Ubierzesz się i dobrze zjesz. Bo wszystko rośnie, zanim zdążysz nawet mrugnąć choć. Planeta już się złości mniej. Znów po staremu wywołasz rodę z Ameryki sen. Ubierzesz się i dobrze zjesz. A my zapraszamy na trochę nietypowy konkurs rysunkowy, ale całorodzinny. Wczoraj był zając, a dzisiaj, uwaga, koszyk pełen jajek. A więc taki koszyk, który chyba jest w każdym polskim domu. Jeżeli możecie taki koszyk narysować, swoją pisankę, swoje pisanki, to bardzo będziemy wam wdzięczni. Uwaga, zapraszamy do pięknych fot, rodzinnych fot, które będziemy chcieli pokazać we wtorek i pokazać. Byliśmy wszyscy w domach, siedzieliśmy my razem z wami, ale zapraszamy do rysowania pisanek, do rysowania waszych stołów, do rysowania waszych koszyków. Czekamy na piękne rysunki, które później będziemy z dumą pokazywali. Artyści, wszyscy bez względu na wiek, do roboty. No i oczywiście, tak jak to było wczoraj, mamy trochę więcej czasu. Mam dla was perełeczkę także muzyczną. Rok 2017, zespół Wilki mają cudowny koncert. Wydaliśmy płytę analogową, wydaliśmy płytę DVD, CD, a wszyscy krzyczeli oczywiście Baśka, Baśka, Baśka. A pamiętam, że troszeczkę Robert mówił, chyba tego nie zaśpiewam. No jak nie zaśpiewasz? Zaśpiewał. Dla was teraz cudowne wykonanie. On, publiczność, najpiękniejszy festiwal świata. Wilki, Baśka. Czyli Baśka. We'll be right back.
Baśka miał. Wczoraj był pierwszy odcinek naszego reportażu z Holandii. Odcinek poświęcony, w jaki sposób Holandia, rząd holenderski, państwo holenderskie dba o ludzi w podeszłym wieku. Dzisiaj drugi odcinek tej wizyty, tej opowieści, tego klimatu Niderlandów, Holandii. Zapraszamy. Reportaż się nazywa Florence, ale to jest nazwa organizacji, która się tym zajmuje. Ale dajmy z siebie taką pogodę ducha. Pamiętajcie, my wczoraj o tym mówiliśmy. Ekstra na Cito wysłaliśmy do domów opieki społecznej w Polsce, maseczki chirurgiczne, święta, wszystko stanęło. Natychmiast z tą wysyłką ruszamy już we wtorek. Pomagamy wosprg.pl. Florence Nightingale to kobieta, która jest wzorem dla całej organizacji. To właśnie organizacja się nazywa jej imieniem. Florence, która w czasie I wojny światowej niosła pomoc. Kobieta, która tworzyła taką pomoc, która spontanicznie pomagając, także pokazywała, że należy pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Pierwsza wojna światowa, a więc jakby historycznie pokazano, że jest taka potrzeba. To, co za mną widzicie, to jest recepcja. Jest to miejsce, z którym zetknęliśmy się, jak tylko przyjechaliśmy. Już tutaj widać, ile jest ciepła, ile jest takiego dobrego kontaktu. Tutaj przewijają się wszyscy pensjonariusze, wszyscy mieszkańcy tego domu. Tutaj właśnie przyjeżdżają obok nas, przechodzą, schodzą do kawiarni, schodzą do restauracji, miejsce niezwykle żywe. Ale także Florence wszystkim przypomina, że należy pomagać, że należy siebie dać wszystko i siebie dać całego, aby pomóc innym. To miejsce, ten cały budynek, a nie tylko ten, ale całe stowarzyszenie pokazuje, że ta pomoc może być skuteczna, może być bardzo ciepła, radosna, bardzo przyjazna i odczuwalna przez bardzo wiele osób.
Ja to jest opieka nad ludźmi, którzy są w domu. Jeszcze post voor de medewerkers. Ze komen ze sleutel halen. Tu jest centrum kontaktu ze wszystkimi potrzebującymi pomocy, którzy są w domach, a więc jest cały system kontaktu z nimi. Wszyscy ci ludzie, jeżeli tylko mogą korzystać z takich urządzeń, mają takie specjalne urządzenie, które łączy ich z centralą, czyli z tym miejscem, a także centrala wysyła informacje. Musisz wziąć lek, za jakiś czas musisz wziąć lek, co się z sobą dzieje, czy potrzebujesz pomocy. Także osoba, która ma takie urządzenie, naciskając tylko jeden klawisz, może wezwać pomoc. Cały kontakt jest tutaj systemem komputerowym, a więc uczymy także tych ludzi, aby mogli korzystać z tego systemu. Nie każdy może, ale ci, którzy mogą, chętnie z tego korzystają. I wtedy nie jesteśmy tutaj, jesteśmy u siebie w domu, ale mamy ten kontakt związany z pomocą. Tu jest ten cały system, który powoduje, że 140 współpracowników tego miejsca, tego całego ośrodka ma możliwość kontaktu ze swoimi podopiecznymi. Tutaj jest to centrum, gdzie zbierają wszystkie informacje na ten temat, gdzie także mają wszelkie wytyczne do ich pracy. Jesteśmy już w części tego ogromnego kompleksu, gdzie są ludzie, którzy potrzebują największej pomocy, czyli ludzie często z bardzo głęboką demencją. Podłoga basenu jest ruchoma, można ją podnosić wyżej i niżej, dopasowując do poziomu wody do danych osób, do danych pacjentów. Pan będzie wjeżdżał do wody. En het is altijd de watertemperatuur, hè? Ja, is hoog, hoog temperatuur. A, i że podnoszona jest temperatura wody, no jest tak. Cieplejsza niż normalnie w ocenie, jest ogrzewana. Daar is die weer. Speciaal restaurant. Oh, nee. Ja, dat zeg ik toch niet. Dus dit restaurant is speciaal voor de dementerende bewoners. To jest specjalnie dla tych ludzi, którzy mają z dementią, mają osobne... Hallo, goedendag. Jestem specjalistą od chorób osób w podeszłym wieku. Jestem lekarzem domowym pierwszego kontaktu. Jestem odpowiedzialna za wszystkich mieszkańców ośrodka. Jeśli ktoś potrzebuje specjalisty z danej dziedziny choroby, dzwonię i zamawiam lekarza. Niektóre osoby na przykład potrzebują kardiologa, laryngologa czy neurologa. Starsi ludzie mają wiele niedomagań oraz przyjmują wiele lekarstw. Wiele ich problemów to brak samodzielnego funkcjonowania. Na przykład nie mogą sami się ubrać czy pójść do toalety. Najtrudniejsza decyzja to, które lekarstwa mogą pomagać, a które trzeba ograniczyć. Wiele osób z demencją lekką lub zaawansowaną nie jest w stanie uczyć się nowych rzeczy, ale przy pomocy fizjoterapeuty mogą sami chodzić i przejść do świetlicy, gdzie mogą przebywać z innymi osobami. Jest ważne, żeby osoby, które mogą chodzić, mogły chodzić. Ważne jest, żeby pacjenci mogli sami się ubrać. Mieszkaniec musi być cały czas aktywny, aby nie doprowadzić do sytuacji, że funkcjonuje tylko dzięki medycynie. Pacjent u nas ma być mieszkańcem. Pomagamy im w codziennych czynnościach, aby mogli czuć się sobą. Przybywają tu osoby, które potrzebują opieki całodniowej. Decydując o lekach, chcę spowodować, by ich życie było jak najbardziej komfortowe. Te decyzje są najtrudniejsze. Współpracuję z wieloma specjalistami, fizjoterapeutą czy psychologiem. Pracujemy tu zespołowo i to mi ułatwia podejmowanie decyzji. Na decyzję wpływa opinia kilku lekarzy. Jestem koordynatorem całego działania i to ja oceniam, jak bardzo zaawansowana jest choroba u naszego pacjenta, a następnie wspólnie ze specjalistami ustalamy codzienną terapię. Kolejnym elementem sukcesu w naszej terapii jest udział rodziny i najbliższych. I w ten sposób można określić to jako trzy punkty trójkąta. Ja, lekarz z grupą lekarzy, najbliższa rodzina i pielęgniarka, która jest z naszym pensjonariuszem na co dzień. Rodzina najwięcej wie o pacjencie. Interakcja pomiędzy trzema elementami musi działać. Nie jestem typowym lekarzem w pojęciu europejskim, który daje lekarstwa podczas wizyty lub konsultacji telefonicznej. W Holandii działamy unikatowo. Zawsze wizyta jest konsultowana ze specjalistami, pielęgniarką i rodziną. Tylko taka wiedza gwarantuje dobre leczenie naszych pacjentów, których nazywamy tutaj mieszkańcami. Alleen wonen, want ze hebben eigenlijk de hele dag iemand nodig die daarvoor is. Hallo. A więc widzicie, że taki sprzęt także my kupowaliśmy do szpitali, na oddziały geriatryczne. Tak jak tutaj spojrzycie na taki pokoik, który jest tutaj niezwykle ciepły, niezwykle miły, z domowymi rzeczami,
który przypomina dom, jest bardzo ważnym elementem pobytu w takim miejscu jak ta część tego wielkiego ośrodka. To jest część dla ludzi, którzy mają bardzo mocno już tak posunięci są w swych latach i w swoich problemach, ale oddział wychodzi z założenia i wszyscy, że musi być ruch, że musi być przez cały czas ruch, tak jak tutaj widać, żeby cały czas się ruszać, cały czas być w ruchu. Hello. Żeby cały czas być w ruchu. To, co jeszcze powiedziała pani doktor o systemie, który tutaj jest tworzony, podkreślała, że tego systemu nie ma ani w Anglii, ani w innych krajach. Tutaj jest świetnie zorganizowany i dzięki temu rezultaty też są bardzo, bardzo dobre, ponieważ tutaj nawet są ludzie, którzy ukończyli 100 lat, 100, 102 lata, a więc żyje się długo tutaj. Ludzie mają różne problemy, między innymi pomaga im się poznać ich pokój. Takie zdjęcie, zdjęcie bliskich, zdjęcie ludzi, z którymi są związani, kartka pocztowa, hello, kartka pocztowa, która do nich przyszła, to jest znak rozpoznawczy, to jest mój pokój. Tutaj mam wejść, tutaj mogę trafić. Bardzo dobry pomysł z tym. Myślę, że warty także u nas, żeby coś takiego pokazywać. Ta pani na pewno tutaj mieszka, ale także możemy tam włożyć coś, co jest dla nas związane z naszym życiem rodzinnym. Ciągle czułem niezwykłą, ciepłą, bardzo fajną, taką ruchliwą atmosferę. To jest szafka, która jest w łazience tej pani. I teraz na zewnątrz, w nocy jak pani śpi, można szafkę otworzyć i napełnić tym, co potrzebuje. Czyli zawsze jak otwierasz szafkę, ma szafkę naszykowaną z wszystkimi produktami, które ona potrzebuje. Czyli jakby szampon, mydło i inne wszystkie inne produkty, ma od tej strony wypełnione. Dit is een vol, als mensen uit bed stappen, s'nachts, zetten ze hem naast bed. Czyli to jest mikrofon dodatkowy, dan, tak jak dla dziecka małego. Zetten ze bed en dan hoor je alarm, gaat de zuster, komt dan op het... Een beweegsensor. Ja. Czyli jeśli na przykład, bo to jest czujnik, czyli po prostu jeśli zejdzie z łóżka, ruszy nogą, to czujnik włącza alarm i leci pielęgniarka, żeby pomóc. Pokój, taki typowy pokój dla osoby, która tutaj jest przez cały czas, która jeżeli ma ochotę wyjść, i nawet myśląc, że idzie na miasto, niech się ubierze wyjściowo, weźmie torebkę, może chodzić dookoła tak długo, jak tylko ma ochotę. Ale z jednym z pomysłów, które tutaj stosuje się, to jest ta szafka. A więc otwiera się szafkę, w której są wszystkie rzeczy potrzebne do takiej codziennego bytu, ale z drugiej strony ta szafka ma też wejście. A więc cały czas to, co jest tutaj, jest uzupełniane. Wszelkie rodzaju systemy, które pozwalają rozmawiać. Taki domofon. Możemy się porozumiewać przez cały czas. Wszelkie rodzaju czujniki, a więc czujnik daje znać, że osoba zeszła z łóżka, że być może w środku nocy nie jest to typowe, więc należy natychmiast pomóc. Przytulny bardzo pokoik i coś, co jest niezwykłe, okno na wysokość łóżka. A więc działa bardzo tak słonecznie, dobrze. Myślę, że też pogodnie. Także tutaj na tym oddziale mamy restaurację. Mamy to miejsce wydzielone, gdzie wszyscy pacjenci spożywają posiłek. I także to miejsce jest niezwykle ciepłe, takie codzienne. Także starają się, żeby było pełne życia, więc każdy może tu w każdej chwili przyjść. Czy chce tutaj sobie zasiąść z kimś, czy chce być samemu, czy może spojrzeć przez okno na basen. Dbają o to, żeby na ten basen przychodziły dzieci z okolicznych miejsc. I te dzieci tutaj nadają niesamowitego gwaru, takiego życia. Wszyscy pacjenci są bardzo z tego zadowoleni. To nikomu nie przeszkadza, to po prostu ma swój niesamowity styl i niesamowity kolor. Cały czas jestem pod wrażeniem takiej słoneczności, takiego ruchu, tych wszystkich dźwięków, które dochodzą, a są takimi dźwiękami codzienności. Po prostu pokazują, że ci ludzie nadal funkcjonują w ruchliwym, normalnym życiu. Koncerty bożonarodzeniowe przetarły nam szlak
Operze Narodowej, w Teatrze Wielkim. To tam właśnie się zgłaszaliśmy, pukaliśmy do drzwi tych zacnej instytucji i pytaliśmy się, czy możemy zrobić coś nietypowego. Połączyć muzykę poważną z naszymi dźwiękami i w ten sposób przy koncercie bożonarodzeniowym rozpędzić się do kolejnego finału. Koncert wielkanocny był trochę innym pomysłem. Chcieliśmy tym koncertem podziękować dla tych wszystkich, którzy tworzyli kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pamiętam, że wtedy ówczesna szefowa programu drugiego telewizji polskiej, Nina Tyryntew, z zapałem przysłała na ten pomysł, powiedziała: okej, robimy, w takim razie śpiewamy, gramy, wiwatujemy. Publiczność była z losowania, a więc mówiliśmy, kto chce dostać zaproszenie, proszę bardzo, niech się zgłosi do nas, było bardzo dużo zgłoszeń, losowaliśmy i w ten sposób bardzo wiele osób, co było także w tym pomyśle, odwiedziło Operę Narodową, usiadło w tych fontelach, mogło posłuchać orkiestry i chóru Opery Narodowej, wysłuchać solistów, poczuć smak opery, poczuć, co tam się gra, jak tam się śpiewa. Ale oprócz tego oczywiście daliśmy naszą muzę, zespół Raz, Dwa, Trzy, zespół WW, zespół Karantuchi, tancerze. To wszystko tworzyło klimat niezwykłego koncerta, ale taką wielką gwiazdą był zespół Amapondo. Zobaczyłem i usłyszałem ich po raz pierwszy w południowej Afryce. Robiliśmy tam film, byliśmy zaproszeni na taką dużą akcję Food for Life. Dzięki temu poznałem jeszcze wtedy żyjącego Nelsona Mandelę. Niezwykłe przeżycie. I tam, odwiedzając ogród botaniczny, nagle usłyszeliśmy muzykę, która była puszczana gdzieś w recepcji. Kto to gra? Kto to jest? Zespół Amapondo. Masz jakieś płyty? Tak, mam. No to kupię wszystkie. W ten sposób zaczęliśmy szukać zespołu Amapondo, który miał dwie bazy. Jedną w Afryce Południowej w Durbanie, a drugą w Londynie, kiedy przyjeżdżam na turnę po Europie. Takie zakręcenie muzyki zuluskiej w wykonaniu trochę współczesnym, ale jednak z dużą dozą tradycji zuluskiej w strojach, w tańcach, śpiewach. Zaprzyjaźniliśmy się bardzo. Kolory tego koncertu był niebywały. W Operze Narodowej nagle wyskakują ludzie z Afryki Południowej. Te stroje bajeczne, kolorowe, dźwięki, które tam miały miejsce. No, wszystkich ogarnął szał. Bawiliśmy się fantastycznie. Dzisiaj przed wami skrót tego koncertu. Tak jak to później pokazywaliśmy w telewizji 20 lat temu takie koncerty były możliwe. Chciałbym jeszcze do nich wrócić. Przed wami koncert wielkanocny. Słuchajcie, czujcie się wszyscy razem dobrze, rysujcie, malujcie, wysyłajcie nam swoje prace, ale przede wszystkim bądźmy wszyscy razem w domach. Koncert wielkanocny dla was. Witamy was serdecznie i bardzo gorąco. Jesteście w Warszawie, moi drodzy, na koncercie wielkanocnym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a teraz kurtyna! I rozpoczynamy nasz koncert.
wcale nie tak. Nie tak to miało być. To w sumie trwa za krótko, by mogło mieć sens. Od niespapranych rąk aż po ostatni krzyk. Jestem nieważnym tylko pakietem zdjęć. Życia bez łez, łez nad życiem swoim. Przepłynę zanim zdążę rozejrzeć się. Jedno bez drugiego, topimy się co noc. Pościeli oceanie, powodzi łez. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Razem zwalczyć niebezpieczny styk suwir. Styk suwir. Styk suwir. Styk suwir. Życia bez łez, łez nad życiem swoim. Przepłynę zanim zdążę rozejrzeć się. Jedno bez drugiego, topimy się co noc. Pościeli ocean, powodzi łez. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. By razem zwalczyć niebezpieczny styk suwir. Styk suwir. Styk suwir. Styk suwir. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. 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 Łowija bije, łowija bije. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Łowija bije, łowija bije. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił.
orkiestra i chór pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego wykona Alleluja Händla. Można wiwatować. Prosimy bardzo. Kiedy był przystanek Woodstock, zeszłoroczny w żarach, to bardzo dużo nam prac wykonał pewien pan, który miał warsztat stolarski. I powiedział nam taką jedną rzecz: panie Jurku, pan nic nie płaci za to. Mam tylko jedną prośbę. Czy mógłbym wysłuchać jednego utworu operowego na te całe 100 tysięcy wat? Ja powiedziałem: no ale ma pan jakąś płytkę? Mam. Pan mi wtedy podał płytę, ja teraz upowiem w całości. Wapensiero, chór z trzeciego aktu opery Nabucco Giuseppe Verdiego. Orkiestrą i chórem dyryguje Wojciech Michniewski. Thank you.
Dziewiąta symfonia Beethovena. Chór i orkiestra Teatru Wielkiego dyryguje Wojciech Michniewski-Kurtyna.
No, moi drodzy, warto było 8 lat grać, aby na koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy usłyszeć 9. Symfonię Beethovena. Wielkie brawa! Orkiestra i chór Teatru Wielkiego. Soliści: Dorota Radomska-sopran, Anna Lubańska, mezzo-sopran, Adam Zdunikowski, tenor, Piotr Nowacki, bas oraz dyrygent Wojciech Igiewski. Wielkie brawa, ale oni jeszcze będą grali. Moi drodzy, a koncert jeszcze trwa dalej i teraz może chwilka naszych znajomych rytmów. Przed wami WW. WW! O tym źle napytało się, napytało się jedynie, tak łatwo wybrnąć z niej, tak w zasadzie nie, nie uznając zasady. Bardziej poprzedni za przykryłem się do sufitu po to, by złomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się. To nie pełne strat. Nabroiło się, nabroiło się porady wystawić tym pod bar. Tak w zasadzie nie, nie uznając zasady. Bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by złomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz źle. Nie myśleć o tym. Jeszcze nie koniec, a to jeszcze nie koniec. We'll be right back.
Jeszcze będzie finał. A teraz pozwólcie, że przed naszym wielkim finałem usłyszymy jeszcze raz orkiestrę i chór, ale tym razem o Fortuna! Pieśń kantaty scenicznej Carmina Burana, Karla Orfa przed wami. Orkiestra i chór Teatru Wielkiego dyryguje Wojciech Michniewski. Wy wszyscy razem! We'll be right back.
nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba tu z dwóch. Życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy!
i nasz koncert wielkanocny. Wuwu! Raz, dwa, trzy! Karol Tuchir! Amam Bondo! Orkiestra i chór Teatru Wielkiego! I wy wszyscy! Ponieście tę radość ze sobą! Dziękujemy wam bardzo, że zechcieliście do nas przyjechać i za rok znowu się spotykamy. Wstańcie wszyscy, wstańcie, bawimy się. Teatr Wielki, koncert wielkanocny, wielkie orkiestry świątecznej pomocy. Pomagamy WOSPORG.pl, pomagamy WOSPORG.pl. Także i dzisiaj możecie tam wysyłać wszelkiego rodzaju zawiadomienia i informacje. Jednym z tych informacji jest na przykład dzielenie się tym, co macie. Dziękujemy za taką, za takie cudowne maile. Wykonałem 100 przybic, wykonałem 200 przybic, wykonałem 1000 przybic. Jeżeli macie ochotę nam je wysłać, to proszę bardzo, chętnie je przyjmujemy. Mamy magazyn, a następnie je rozsyłamy. Jeżeli je robicie lokalnie, super, fantastycznie, róbcie ich jak najwięcej. One się bardzo, bardzo przydają. A więc, moi drodzy, a my wracamy do kolejnego odcinka. Ten odcinek to jest numer 64. Troszeczkę tak wyrywam to wszystko z tej całej bazy. Sam później z wami oglądam i się dziwię, co tam się działo. Przypominam postać Jacha Paszkiewicza. To on wtedy tworzył te wszystkie grafiki, które były robione na samym początku na komputerze, który się nazywał Amiga. Chyba czy ten program się nazywał, czy komputer. Były bardzo proste. Dzisiaj patrzymy na to z przymrużeniem oka, ale wtedy się cieszyliśmy niezwykle, że na ekranie mogło się coś poruszać, mogło coś biegać, mogło być takie, mieć miejsce takie szaleństwo. Program był emitowany co niedzielę, szedł po Sezamkowej ulicy. Były tylko dwa programy telewizyjne, pierwszy i drugi. A więc wyboru dużego nie było i to chyba było dużym szczęściem dla nas, bo bardzo dużo osób oglądało także nas. To był program, gdzie mogliśmy po raz pierwszy puszczać muzykę tak przedziwną, która nigdy wcześniej nie gościła w telewizji.
to później po nas pokazały się najróżniejsze programy, formaty telewizji rozrywkowej, muzycznej, gdzie puszczano muzykę rockową, stricte rockową. Był taki moment, że tej muzyki było bardzo, bardzo dużo w telewizji polskiej, ale to było bardzo dawno. 20 lat temu, dzisiaj program Rób Ta Co Chce Ta numer 64. Wybaczcie za wszystkie potknięcia, wybaczcie za wszystkie śmiesznoty montażowe, za filmy, które były kręcone często VHS-em, ale taki był czas. I z tego właśnie wszystko zrobiło się to, czym dzisiaj się cieszymy. Operator mi poda naklejkę, ponieważ ta naklejka jest niezwykle ważna. O właśnie, i ona mówi o tym, że z tego wyrosło chociażby to, co robimy dzisiaj. Coraz więcej banerów pięknych pokazuje się w całej Polsce. Tuż przed świętami dostałem wiadomość, że ponad 80 takich próśb przyszło do naszych grafików, zamiana, wymiary, tak żeby to wszystko wypuszczać, a ja mam nadzieję, że także będziemy się dzielili naszymi pięknymi flagami. Moi drodzy, te flagi są także dla Was. Rób ta co chce ta, bum, 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 bum. Witamy Was serdecznie, rób ta co chce ta. Cześć, siema, do jutra. I bum, 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 bum. Cześć, siema, witam Was wszystkich serdecznie. Jerzy Kowsiak, komisarz rzeczy lotnych i dziwnych. Nasza rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, a więc kochani, przez cały czas, okazuje się, że Wielka Orkiestra Świąty czy Pomocy gra i zbiera pieniądze. Dziękujemy firmie Amek za ponad 500 000 000, ale jednak muszę to powiedzieć, nikomu, także Wam, nie sprzedaliśmy i na pewno nie sprzedamy serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego nie robimy i robić nie będziemy, więc prosimy Was bardzo, nie używajcie tego bez pytania, ale oprócz tego dziękujemy Wam, ponieważ te pieniądze są na nasze konto dla naszych dzieciaków, ci, którzy oglądali tydzień temu przedziwne spotkanie, mnóstwo garniturów, ale wszyscy szefowie i ludzie, którzy są związani z kardiochirurgią dziecięcą w całym kraju, przyjechali do Studia 2 i tydzień temu podziękowali oni Wam, a więc dali nam stempel, ogromny stempel na te wszystkie pieniądze od Was, że każde zupełnie fantastycznie porozjeżdżały się po całej Polsce w postaci sprzętu. A teraz uwaga, robimy sztuczkę magiczkę i przylatujemy na ogólny plan. Już jesteśmy, tak oczywiście. I witam tutaj serdecznie, przyjechały dwie dziewczyny z daleka, bo ponieważ jest to miasto niedaleko Krakowa, Oświęcim. I kochani, to była straszna historia. Kiedy myśmy mieli koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu, to właśnie ona przyjechała z taką buzią do mnie i powiedziała: kochany, tam jest wielka zadyma, przez tydzień miasto się bawi pod hasłem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Mocy, wsiada i jedz z nami. Ja wtedy nie mogłem, naprawdę nie mogłem, bo w ostatniej chwili dojechali, mnóstwo roboty, ty płacząc poszłaś i miałaś taki wzrok, ale teraz się jeszcze raz przepraszam i ciebie i całe miasto, nie mogłem być, ale byłem z Wami sercem przez cały czas, ale oprócz tego słowa się tam działo, szybko mówcie, mamy mało czasu. Zbierałyśmy forsę przez cały tydzień, od 17 do 24 kwietnia. Był to tak zwany tydzień owsiaka. Zebrałyśmy ponad 23 miliony, że to już jest 41 milion od naszego miasta. Ponieważ już kilka razy przyjeżdżała, tylko dowozi pieniądze, tak. tylko dowozi pieniądze. Więc Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy u Was gra cały czas. Chciałabym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim kapelom, wszystkim sklepom, firmom, no i wszystkim ludziom, którzy chodzili na koncerty i dawali pieniążki. To jest jeszcze pierścionek od dziewczynki 7-letniej, która dała. Piękny, złoty pierścionek, kochani, jak zwykle ten pierścionek, jeżeli też nie macie nic przeciwko, ten zostanie przetopiony na cudowne, fantastyczne serduszko z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jeszcze raz ogromne dzięki. Pomachajcie wszystkim. Ja też macham. A teraz ja do Was, kochani, naszym dzisiaj programie coś zupełnie innego. Będzie zespół Ira zaprosił wielu przyjaciół, wielu muzyków i nagrał zupełnie nowy utwór. Utwór się nazywa Wiara. Jest to być może nowy hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myśmy nabili, nasza wspaniała latająca kamera tam po prostu wpadła, była tam przez cały czas. Nagrywaliśmy to 3 dni. I teraz uwaga, wpadnijmy tam jeszcze raz na moment i odczujmy tą atmosferę. Było naprawdę wspaniale. Jesteście z nami cały czas. No to uwaga, 3, 2, 1, 0, start. Lecimy. Tak było. No!
wszystkie tam, gdzie są te wokalizy i tak dalej. Chcesz śpiewać Nie wiem, czym jest miłość, bo ja tego nie chcę, bo ja wiem, czym jest miłość. Ja wolę zakończyć świat bez kar. O, co? Mi jest wszystko jedno. Wszystkiego potrafię doświadczyć. Nie wiem, czym jest miłość, ja wiem, czym jest lęk. Ktoś obiecał równość, pytam, gdzie on jest. To śpiewa Artur sam, jako gospodarz zaczyna utwór, tak? Od momentu wejścia bębnów, od momentu, kiedy zaczynają grać już wszyscy, zapraszamy gości po kolei. I teraz tak, zobacz, każdy z gości, to są frazy, które będą na pewno solo. To chyba niedobrze, Piotruś. Ale dobrze, dobrze. Dwie kobiety, ale... Dlaczego? Cześć. Adam Wolski, Golden cześć, Life. Cześć, witam. Misiu, co tam? Cześć, co się dzieje? Zajebisty, cześć, dzień dobry. Hej. Zeszyk. No, numer znasz? Znam. Tekst. Hej. Tekst. Leszek, puść numer. Który? Adam. Lecimy. Od początku ja ci wszystko wytłumaczę. Z samym Arturem, dobra? Tylko wokalik. A to już jest troszkę przekasowane. Dobra, to tak dobra, to, wiesz, no to który, tak... które zostawiłeś ten? Więc tak, śpiewasz główny wokal i jak wiatr burzy szlak, gdzie jest kres. Tak, gdzie jest kres. I będziesz miał, to jest główny wokal i tu dojdzie do ciebie Maryla w drugim głosie. Tle. Ostatnio śpiewaliśmy prośba. 20 lat temu ze sobą. Teraz tak, śpiewasz końcówkę refrenu, znów dotknąć gwiazd, zatrzyma czas sam, drugiego. Aha. W ten sposób. No. I jeszcze na chwilę wejdziesz... W bamol wejdziesz. I jeszcze chciałbym, żebyś wszedł w Szczęście drogie jest, tutaj w środku. Szczęście drogie z Marylą jest! Też może i z troską na chwilę. Dobra. W porządku, no problem wiesz w ogóle. I idziesz na pierwszy rzut od razu. I jak wiatr burzy szlak, gdzie jest kres? Kurde. Nie, wiesz, ja muszę, sekundę, muszę to odrobinkę wejść w to, wiesz, bo tak jakoś po... Prawda, by wstrzymać łzy, mieć prawo do walki, znów dotknąć gwiazd. Nie, ha, ha, ła, ła, ła. Bardzo ładnie, tylko jeden dźwięk. Gdzie jest kres? Tam te trzy po kolei. Kres, tak, idealnie jest. Dobry. Rano wstań. No właśnie. Wszystkie dzwony biją. Daj głośniej go tutaj, dobra? Bim bam bom. Gdzie jest kres? Dobra, zostaje. Pytę. No, udało teraz... się. No. Poczekaj, puścimy ci tą muzykę. Posłuchaj, dobrze, już zaraz ją puszczamy. Lecę. Mówisz o miłości, nie sprawiasz mi ból. Jaśnie o wolności, bardzo chcę żyć. Ja dam ci autora tekstu, dobrze? No poczekaj chwileczki, już się oddaję. Słowo walka nie bardzo pasuje przysłowowi, ale tłumacz się. Okej. Halo. Dzień dobry, Piotr Łukaszewski z zespołu. Słucham.
znaczy mieć prawo do walki. Słuchaj, wiesz, bo to polega na tym, że on jest jakby napisany na zamówienie i w sensie artysty świątecznej pomocy. I utwór jest, wiesz, no raczej taki... No nie wiem, o życie, o miłość. To jednak trzeba. Ale słuchaj, to zawsze możemy... Słuchaj, czy możemy liczyć na tą obecność? Mhm. Nie, to możemy jakby ustalić to jeszcze jutro, nie? Dobra. Bardzo dobrze. Dzień dobry. Chyba później. My już się znamy. Cześć, tam. Mafia. Zdrowa Boga. Nareszcie, to jest bardzo ciekawe. Co, tekst zmieniony? Tekst zmieniony? Nie. Jak to? To znaczy, może ja wyjdę na chwilę i zaproszę jednak tutaj. Kogo zaprosić? Nie. Jedno słowo, nie to słowo. Tu jest. Właśnie chodziło o słowo walki, bo wczoraj rozmawialiśmy o tym przez telefon. Rozumiem, że chodzi o walkę, tak? Słowo w refrenie. Amok, tak, bo nie jest. Ale z kim mieć prawo do walki? Do walki walka w sensie życia. Nie, walka w sensie życia. Słuchaj, życie ja ci się nie walczy. Powiem sobie, dlaczego? Jak się leży w szpitalu, umiera, to trzeba się walczyć. Nie ma walki, nie. Dlaczego? Walka to jest na froncie. I nie, ja myślę, że każdy dzień, naprawdę, o karierę się walczy, o sukces się walczy. Nie, 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 prawda. A dlaczego? A jak nazwać? Pracuje się po prostu. Niekoniecznie niektórzy to walczą, przepychając innych, po trupach dochodzą do celu, prawda? A ja wiem, no to właśnie, ale my nie będziemy tego popierać. Ja nie będę. Dlaczego nie? Nie, dlaczego? Właśnie tutaj to jest zupełnie w innym sensie. To nie jest w sensie, to jest ten sam tekst, który już mam tutaj wypisanych gości, którzy śpiewają. Dobra. Jest jeszcze dużo fraz wolnych, ja bym proponował jakąś wybrać taką, w której... Nie wiem, czułby pan się dobrze, czy... Nie, co, ale ponieważ całość jest... Całość ja jest, wiem, wiesz, bo no, w wielkiej orkiestrze. Już to zdecydowanie to jakby, wiesz, no nie ma negatywów. No takie, nie wiem, myślenie rastafariańskie. Bo po prostu to jak sens nie myślimy o tym, że walka to jest złym, jakimkolwiek złym... Znaczy, wiesz, to jest takie, jak do mnie piszą, ludzie mówią, walcz o życie ja swojego dziecka, tekst. Pomóż. Nie wolno walczyć, bo trzeba zacząć... No co ty, chyba, że... A po co? No jak to po co? Rób swoje. Nie no, walcz ale nikim. Robiąc swoje walczysz. Nie. Jak to nie? No pewnie, że nie. A ja tak. Tak? No. Ciekawe, chcę sobie zobaczyć, jak to pokażę robisz. Się kiedy. Jak będę walczył, to cię zadzwonię. Chcę zobaczyć, jak to robisz. Bo ja nie walczę. Przepraszam, że wejdę w słowo. Mi się wydawało, że mieć prawo do życia to jest zbyt banalne, ponieważ każdy rozum nie, się ma prawo do walki życia. Jest banalne, bo co... Naprawdę, ja widziałem matki, które walczą o to, żeby nie ich dzieci przeżyły. Nie, oni... Ja się zgadzam. Które zbierają pieniądze na operacje dla dzieci. To walczą. Oczywiście, to już nie jest, to jest zwykłe walka. Staranie to się o pieniądze. To jest walka o życie, ale walka, ale walka. Znów dotknąłeś gwiazd. Zatrzymać czas. I co? Ja nie znam tekstu. Adam. Ja też nie znam. Beata, zapraszam. Pani Marylo, zapraszam. Dzień. Wiesz co?
zamykasz oczy, by nie widzieć zła. Świat bez kar, świat bez wad, to sen. I jak tak nieba blask, piękny sen.
I kochani, nowa rodzina Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ira i przyjaciele. Tak tam było. Jak wam się podobało? Świetnie. Świetnie. Kochani, myślimy, że będziemy z tym właśnie utworem coraz częściej, tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I przypominam, 28 czerwca w Radomiu jeszcze jeden koncert, ale będzie się działo. Oj, będzie się działo. Cześć, siema, lecimy. Pa, siemano.